Ale najpierw o miejscu, w którym się znaleźliśmy. To Park Pokoju w Cieszynie, a w jego centrum pomnik księdza Leopolda Szersznika, postaci związanej z Cieszynem, a zwłaszcza z stojącym obok gmachem Muzeum Ziemi Cieszyńskiej. Ksiądz Szersznik, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, jest wciąż dobrze wspominany w Grodzie nad Olzą, a to z wielu powodów. Ci był bardzo pożyteczny, był bardzo aktywnym człowiekiem, był członkiem rady, prowadził gimnazjum, założył ogrody, prowadził wykopaliska, prowadził szeroką korespondencję, ale też wymianę z innymi poznanymi już wcześniej naukowcami, wymieniając się książkami, eksponatami, stąd powstały te dwa jego ważne dzieła, czyli biblioteka i muzeum. No i stąd jakby w tym właściwie wtedy prowincjonalnym miasteczku, jakim był Cieszyn, powstało to, czym dzisiaj się bardzo chwalimy, ale też musimy o to w sposób odpowiedni dbać. Z dyrektorem Muzeum Ziemi Cieszyńskiej rozmawialiśmy o historii placówki. No to jest długa historia, ona jakby sięga początku wieku XIX, a dotyczy konkretnie osoby Jana Leopolda Szersznika, wtedy już ex-jezuity, ale pierwotnie właśnie urodzonego w Cieszynie, który wstąpił do zakonu jezuitów, studiował w Ołomuńcu, w Pradze i będąc właśnie w Pradze, gdzie już pracował naukowo, doszła go wiadomość o rozwiązaniu zakonu jezuitów przez Józefa II, ówczesnego cesarza austriackiego. W związku z tym Szersznik wrócił do Cieszyna i to chyba dobrze się stało, że wrócił, ponieważ pozostawił po sobie kilka znakomitych dzieł, na pewno dwa wielkie i sporo innych. Te dwa wielkie to przede wszystkim biblioteka, której tradycję dzisiaj kontynuuje Książnica Cieszyńska, i założył muzeum, którego jakby kontynuatorem dziś jest, oczywiście po wzbogaceniu przez inne później zbiory jeszcze innych muzeów cieszyńskich, jest Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Także rok 1802 to jest tak naprawdę powstanie naszego muzeum i to jest pierwsze, kłócimy się z Muzeum Izabeli Czartoryskiej, ale pierwsze albo drugie muzeum, najstarsze muzeum o charakterze publicznym na ziemiach polskich. Muzeum Ziemi Cieszyńskiej mieści się w pięknym budynku dawnego Pałacu Lariszów. Budynek to jest zwany Pałacem Lariszów, chociaż nie tylko Lariszowie tu mieszkali, ale to Lariszowie wybudowali ten budynek. On się wiąże z rokiem 1789, kiedy to w Cieszynie doszło do wielkiego pożaru miasta. Cieszyn wtedy jeszcze w większości drewniany spłonął i na miejscu dwóch działek tu w pobliżu ratusza Lariszowie wystawili letnią taką rezydencję, no, która do dnia dzisiejszego istnieje. Był to wtedy chyba jeden z największych obiektów. Często jakby służyły też celom noclegowym czy pobytowym wielu ważnych osób, które odwiedzały Cieszyn. Później znalazł się w rękach cieszyńskich burmistrzów rodziny Demlów. I to właśnie od tej rodziny, to dzisiaj może się wydawać dziwne, miasto odkupiło ten budynek i tu w latach 30. powstało Muzeum Śląska Cieszyńskiego właśnie na bazie zbiorów Leopolda Szersznika, ale też Muzeum Miejskiego i Muzeum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, które tu gromadziło przez wiele lat zbiory w Cieszynie. W pięknych, niejednokrotnie zdobionych starymi freskami salach Pałacu Lariszów można odnaleźć ciekawe eksponaty. My mamy działy, te najważniejsze działy, które w większości muzeów występują, zaczynając od archeologii, przez historię, sztukę, ale też technikę, numizmatykę, etnografię. To są te działy, które są reprezentowane. W większości eksponaty dotyczą Śląska Cieszyńskiego w jego granicach historycznych, a więc razem z dzisiejszą częścią, która znajduje się po stronie czeskiej, no bo taka była historia, to księstwo funkcjonowało przez całe wieki. Wspólnie podział nastąpił dopiero w roku 1920, stąd w tym roku miasto Cieszyn obchodzi 1250-lecie miasta Cieszyna, natomiast czeski Cieszyn obchodzi 90-lecie. Czy są jakieś eksponaty, które by świadczyły, że Cieszyn ma właśnie tak długą historię? No tak, znaczy tak, oczywiście, bo w eksponaty archeologiczne, chociażby z wzgórza zamkowego, są o wiele starsze niż 1250 lat.
Tam ślady osadnictwa ludzkiego już są wcześniejsze. Natomiast no, mamy chociażby na terenie wzgórza zamkowego XI czy XII-wieczną rotundę, mamy XIV-wieczny wieżę piastowską, ale mamy też w zbiorach muzeum wybitny przykład rzeźby średniowiecznej. Myślę tu o cieszyńskiej Madonnie. W jednej z sal znaleźliśmy starą XIX-wieczną szafę grającą. Ale jest tu także wiele innych eksponatów pokazujących życie w dawnym Cieszynie. Znaczy, zwiedzając muzeum, to myślę, że trochę jakby taką zwiedzający połyka pigułkę o historii tego miasta i regionu. Jakby zasadą tej ekspozycji jest pokazanie, że na Śląsku Cieszyńskim, a w Cieszynie szczególnie, przez wiele wieków współżyły ze sobą różne narodowości, bo przecież mieliśmy tu i Niemców, i Polaków, w mniejszej części Czechów, ale też współistniały różne wyznania religijne. Myślę o no dzisiaj właściwie już nie funkcjonujących Żydach, ale o ewangelikach, która spora część społeczeństwa cieszyńskiego to właśnie ewangelicy, i katolikach. I to wszystko jest, myślę, ciekawe, ponieważ to też jakby wydaje się, że odbija się na współczesnych mieszkańcach, którzy są, przynajmniej takie odnoszę wrażenie, bardzo tolerancyjni i przyjazni dla wszystkich tych, którzy gdzie indziej nazywani są obcymi. A więc zapraszamy do Cieszyna, do muzeum mieszczącego się w dawnym Pałacu Lariszów. Przy Muzeum Śląskim w Cieszynie, dawnym Pałacu Lariszów, znajduje się Park Pokoju. Ten park został tak nazwany, ponieważ 13 maja 1979 roku w Cieszynie podpisano Pokój Cieszyński. Ważny europejski traktat pokojowy, kończący szereg wojen toczonych przez Prusy przeciwko monarchii habsburskiej. Dlaczego w Cieszynie? Wybór Cieszyna i księstwa cieszyńskiego nie był przypadkowy, bowiem do podpisania traktatu trzeba było znaleźć terytorium neutralne, polityczne, a takim okazało się być właśnie księstwo cieszyńskie. Jedna z legend mówi, że po podpisaniu traktatu pokojowego w tym parku odbył się największy bankiet, jaki pamięta miasto. Na ten bankiet mieszczanki sprowadzały sobie specjalnie suknie z Wiednia. Z Cieszynem związana jest jedna z najbardziej znanych w Polsce imprez filmowych. Mowa oczywiście o Kinie na Granicy, którego historia sięga 1999 roku. Podczas przeglądu prezentowane są filmy polskie, czeskie i słowackie. Impreza odbywa się po obu stronach granicy i ściąga co roku do Cieszyna nie tylko rzesze publiczności, ale także wiele gwiazd kina ze wszystkich trzech krajów. Atmosferę festiwalu poczujecie za chwilę poprzez filmik o ubiegłorocznej edycji, ale powodem, dla którego trzeba o festiwalu opowiedzieć właśnie w tym miejscu, w którym się znajdujemy, jest ten mural, który widzicie przed sobą. Autorem tego muralu jest pracownik Uniwersytetu Śląskiego Marek Głowacki. Został on odsłonięty w 2018 roku na jubileuszową 20. edycję Kina na Granicy. Marek Głowacki pracuje oczywiście na Cieszyńskim Wydziale Artystycznym, to jasne. Na muralu widzimy salę kinową, na której siedzą Agnieszka Holland, Agata Kulesza, Marian Dziędziel, Petr Zelenka i Jan Chrzebejk oraz różni inni artyści. W tym roku festiwal Kino na Granicy został przesunięty na sierpień. Powinien się odbywać na przełomie kwietnia i maja, czyli właśnie w tej chwili. No miejmy nadzieję, że będzie możliwa realizacja tej edycji w wakacje. Jeśli nie, to pewnie będzie trzeba po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat przeskoczyć jedną edycję Kina na Granicy. A teraz zobaczcie, jak ten festiwal wygląda w rzeczywistości. A przytomność tady Milana Kniežka znamená, że tady się setkáme nejenom dvě národnosti, ale tři. Víte, Milane? Promiňte, tohle bezdomovce neznám. K
kolejny rok mam wrażenie, że ta edycja była chyba ciekawsza od poprzedniej. Goście dopisali, a ta ich liczba była naprawdę imponująca. Dopisali widzowie. Jak na majówkę, to tylko do Cieszyna. Słyszeliśmy to od wielu rozmówców, z którymi mieliśmy przyjemność pogadać podczas ostatnich dni. Tak Cieszyn je krásne historické město, zvláštní tím, že vlastně se tady potkávají dvě kultury, dva blízké národy. V jednom místě máte fantastické tituly i možnost spotkání různých interesujících, kontroverzijních, zabavných, błyskotliwych ludzi. Pierwszy raz w życiu dałam autograf dzisiaj. Jest mi bardzo miło, więc cieszę się, na pewno zapiszę w mojej pamięci. Istnieje wiele powodów, aby właśnie w tym czasie odwiedzić niewielkie, sympatyczne miasteczko nad Olzą. Pierwszy powód jest taki, że tutaj sobie mogę pooglądać to, co powstało w ostatnim roku w Czechach. Nie ma czerwonych dywanów i tysiąca fleszy i ścianek. 50 osób, twórców, przyjeżdża i codziennie służy sobą. A když někdo má rád film a má rád atmosféru svátku, tak určitě by měl navštívit festival Cieszyn. To, że jesteśmy na granicy, że możemy przejść napić się piwa po drugiej stronie. A jednocześnie wspaniałe kafejki, no i bardzo dobre piwo. Dużo się tu mówi o kuchni, ale ta kuchnia jest genialna. No i przede wszystkim klimat i ludzie, którzy tu przyjeżdżają. Jest to fantastyczne, zielone miasto. Co pan podpowiada? Że tak, warto, bo to jest festiwal zagraniczny między innymi, więc warto się pokazać. Nic więc dziwnego, że festiwal filmowy ma tak ogromną popularność. Walu Kino na Granicy wiedzą już, że oprócz projekcji fantastycznych filmów, arcyciekawych rozmów i wieczornych koncertów, dokonują się tu przełomowe odkrycia. Już od wieków filozofowie zastanawiają się nad istotą sztuki. Próbują odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest artysta? Artysta to jest człowiek, ale artysta jest motylem, a człowiek często tylko gąsieniczką. A kiedy już się spotykają artyści z ludźmi, to chyba jest to taka kwintesencja każdego takiego dobrego festiwalu. Ci aktorzy się przechadzają i słuchajcie, mimo że ja ich wszystkich znam, to i tak jadę samochodem i mówię, o Marcela, idzie Javier. Śmieszne to jest, ale tak to działa, no i to działa tak na wszystkich. Przełom nastąpił również w geografii. Hip hip hura, jestem szczęśliwy, że wykonuję taki zawód i to, że jestem teraz, mam możliwość bycia na festiwalu w Szczecinie. To będzie przerywnik. Ups! No, taka sytuacja już kiedyś była, że była retrospektywa braci Luther. No i Mirosław Luther mieszka w Bratysławii, a jego brat w Berlinie. No i dopiero jak zadzwonił, że dojeżdża do Cieszyna Głównego, to się zorientowaliśmy, że chyba nie jest w Cieszynie i dzwoniliśmy, gdzie jest. On dojeżdżał do Szczecina. Jak już wiadomo, znajdujemy się właśnie w stolicy województwa zachodniopomorskiego. Zatrzymajmy się na chwilę przy samym mieście, które gościnnością dobrego Słowianina podejmowało nas przez ostatni tydzień. Naprawdę, tutaj jesteś takie w powietrzu i ci wszyscy ludzie niesamowici, naprawdę. Ja dzisiaj tak mam wrażenie, trochę leciałam idąc tym rynkiem. A druga sprawa to jest, że ja mogę tutaj spotkać tak nieoficjalnie tylu znajomych twórców i sobie z nimi porozmawiać. A říká se, že hodně tady chodí lidi na filmy. Tak jsem byl v očekávání, ale my máme narvaný sál, takže je to, co je hlavní pro festival, by měl hodně diváků, to se zdá, že se tady daří, takže já mám z toho obrovskou radost. Co já robię? Idę na śniadanie, śmieję się z Dorocińskim, opowiadamy kawały, towarzyszy nam papuga. I to nie jest żart, jest Ara, zielona sobie siedzi. Czy papuga była też po czeskiej stronie? Oczywiście. Papuga jest Czechem, więc bardzo się ucieszyła, że mogła przyjechać. No i też byliśmy wczoraj wieczorem w takim barze po czeskiej stronie. Bardzo przyjemne miejsce, naprawdę. Polska ekipa wjechała. Orlica! 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 Choć po prostu tam mordownia i siekiera tam wisi w powietrzu po prostu. Ja tam, a nie byłam tam, o matko, tak, tam jest fajnie. Po prostu legendarne, które tam tak pracują. To jest coś wspaniałego. Tak, tam jest tak prawdziwie. Festiwal Kino na Granicy skończył właśnie 21 lat.
Jak Bóg pozwoli, a dziedzic Maciejewski i pani dziedzicowa będzie łaskawa, to przyjadę też następnym razem. Tuzy takie jak, nie wiem, Marcin Dorociński i Zbigniew Zamachowski wyjeżdżając, informujący mnie, że pożałuję, jeżeli w przyszłym roku ich nie zaproszę. Tu naprawdę wszyscy chcą przyjeżdżać. Sprawiają, że skrzydła rosną i chce się naprawdę pracować i robić tę świetną imprezę. Postaramy się Was nie zawieść za rok. Dzień dobry bardzo, Krzysztof Pszczółka. Chciałem Państwu pokazać Cieszyń. Z racji sytuacji nietuzinkowej, mamy sytuację kwarantanny, mogliśmy tylko dla Państwa nagrać filmik, pokazać zamkniętą granicę pierwszy raz od 2004 roku. Cieszyn w tej chwili jest całkowicie zamknięty, nie ma żadnych turystów, mieszkańców paru, jak Państwo sami widzieli na filmiku, przechadza się, by dokonać tylko niezbędnych zakupów. Wszystkie domy kultury, wszystkie centra kultury są zamknięte, muzeum jest zamknięte, stąd też ograniczenia. Chcieliśmy Państwu pokazać ducha tego miasta. Mam nadzieję, że trochę udało nam się. Dziękuję bardzo.